Cześć, tutaj jest Nagon i dzisiaj gramy sobie w Roblox szkołę i będziemy kupować sobie coś, czego ja nie mam kupionego. Może wy macie, ale ja nie. Będziemy sobie kupować wszystkie dostępne deski, takie po prostu tu są Giga Bike, Longboard Bike i Board i Mono Wheel. Więc zaczniemy sobie właśnie od tego Mono Wheela. Więc ja sobie go już zakupię. 3, 2, 1, bo mam 50 metrów. No straciłem 7. I mamy tutaj sobie taką deskę i możemy ją jeździć. Zapraszam do Macie na kanału. Macie link oczywiście w outro na końcu, znaczy link do kanału po prostu. On właśnie też testował tą deskę i znalazł easter egga. Jeśli widzicie, tutaj jest taki napis, a jeśli ją trzymamy, to nie. Ale to jest raczej dlatego, że wiem, czy mamy, to jest po prostu to, tak jakby tutaj jest obrazka. Deskę oceniam tak, nie wiem, 8 na 10. Za szybkość. Nawet fajnie skacze, ale skręcanie jest mega. Więc będę ją jeździł, ale nie, wolę motor. Teraz zakupię sobie kolejną deskę, zwykłą. Ale patrzcie, mamy taką, o, i mamy jeszcze taką, czyli ja już wcześniej miałem taką większą w sumie. A czy jakoś speed się zmienił, czy coś? No jest tu? Nie, raczej nie. Nie, właśnie przetestowałem i raczej nie. Okej. Teraz kupujemy sobie kolejną deskę. Longboard. Spawn. Ciach. Ona jest. Podobno się ona nie wywala i nie mogę nią jechać. Halo? Dobra, już. I. No. Jadę do szkoły i czy się nią wywalę. Bo jeśli wezmę sobie na przykład hoverboarda. Znaczy, nie hoverboarda, latającą. To no. Jadę sobie do przodu. Bo to jedzie tam, gdzie kamera jest. On się zaraz wywali, patrzcie, ale, no właśnie, ale walnie, ciach. Teraz wezmę sobie to. To nie jedzie tam, gdzie kamera, patrzcie, obracam się tam i to nie jedzie, więc to jest fajne. Czekam też na update, gdzie będzie można kolorować to wszystko. Kupmy sobie jeszcze bajka. Ty śmieszny ten rower, ale tu skacze, co jest? Dziwnie wygląda. To jest taki donut. Tu macie zdjęcie donuta. A to jest z tego z Jaybreaka. A to jest właśnie ten. W sensie kolory ma takie. Czas na kolejną deskę. Jest nią Dirt Bike. Widzowie, mamy problem. Problem polega na tym, że mnie nie stać. Dobra, nie stać mnie. Ale zaraz będzie mnie stać. Dobra, czas kupić ostatnią deskę, znaczy motor dostępny do kupienia dla mnie. No, powiem jedno. Strasznie mi się kojarzy, jakbym, patrzcie, jakbym go zostawił tak, popatrzył się na ten dom, i nagle patrzę się tu i myślę sobie, ej, Maciek tu rower, znaczy Dirt Bike'a zostawił, a jak sobie mój zostawię, chce mi się nawet go ukraść. A teraz sprawdzimy sobie prędkość naszych pojazdów. Na czym w sumie tu sprawdzimy, ja sobie zwiększę quality. Zaczynamy na 12, a zasady są takie, że biorę sobie każdą deskę, jaką kupiłem w tym odcinku i będziemy testować jej czas. Ja mam już stoper. Dobrze, że czas jest na 12. I halo, nie mogę jechać. Dobra, jest.
na 12. Jak pojawi się 12, zaczynam stoper i przytrzymuję W. Dobra, już prawie 12 i... Dobra, lecimy. Ja mam czas na stoperze już. On może też trochę spóźnić się o jakieś 10 milisekund, bo on się trochę wolniej zatrzymuje. O, tu skręciłem w lewo i jak dobiegniemy do tych linii i... stop! 19.03, ale tu już wam pokażę czas. Tu macie tą deskę i czas. A teraz czas sprawdzić naszego Mono Willa. On za szybki, no jak widzicie, nie jest, ale może da radę. Dobra, jesteśmy już tutaj blisko i startujemy na 12.25. Więc ja sobie tu zawrócę ładnie i startuję stoper na 12.25. Jeśli coś zepsuję, oczywiście piszcie w komentarzach. Dobra, trochę spóźnione, ale pojechałem akurat równo, kiedy kliknąłem stoper. I to, jak coś, to może być taka mniej więcej cisza, jak ten, jak tutaj jadę, bo po prostu są takie testy. Dobra, 20.52. Deska i czas. 20.52. Teraz sprawdzimy sobie kolejną deskę, czyli taką podstawową, tylko ona jest taka mniejsza, ona jest po prostu mniejsza. Jestem ciekawa, jaki czas zrobi. Zatrzymałem się tutaj, żeby dobra. Chciałem sobie tu postawić dom, ale nie wyszło, bo już zajęli, bo postawiłbym się dom i teleportowałbym się tu. Dobra, startujemy na 12.55 tą deską. Jestem naprawdę ciekawy, jaki czas zrobi. Dobra, 55. Ja jestem przygotowany z ręką na stoperze. Wow. Dobra, kliknąłem, kiedy kliknąłem W akurat. Może odejmę tam z 10 milisekund. Raczej dobrze kliknąłem. Dom podobny do Maćka, strasznie. I ile czasu zrobi? Jestem ciekawy. Jeśli zrobi szybciej niż Mono Wheel, to trochę dziwnie będzie. I... dobra, 21.79. Tu macie czas i tu macie deskę. Znaczy deskę na odwrót. Teraz bierzemy sobie bierzemy sobie rowerek taki dziwny, to nie jest BMX, ale skoczny rowerek. Strasznie skoczny. O nie, jestem biedny, mam 16 kasy tylko. Dobra, startujemy na 21.20. I po prostu klikam W podczas kliknięcia stopera. Nawet po czasie, ale w tym samym momencie kliknę W co stoper. Mam najmniejsze quality. To śmiesznie, że mi tak laguje. Sorry za te lagi. Ciekawe, jaki czas on zrobi. Obstawiam coś między 20 sekundami a 19. Oczywiście spacji nie używam. Dobra, 21.44. Czyli mniej niż deskorolka. Tu macie tą deskę, rower czy coś. I tu macie czas. Trochę ekranu chyba. Mam nadzieję, że zrobię to tak, że ekranu nie zabraknie. Teraz czas sprawdzić Dirt Bike'a. On zrobi pewnie coś. Zrobi pewnie raczej mniej od Mono Wheela, bo on jest szybszy. Czy więcej od tego... Co było pierwsze? Pierwszy był Mono Wheel chyba. Nie, pierwsza była tamta deska. Dobre, cokolwiek. 45. Resetuję czas tamty i tamten. Dobra, mniej więcej kliknę w tym samym momencie. Można dodać jakieś 5 milisekund. Trochę, tak jakby. Dobra, lecimy sobie i ile zrobi? Szybki jest. Dobra, 17.69. Tu macie motor, a tu macie czas. Więc w sumie wygrywa Dirt Bike. Czy kupiłem?
kupiłem... Kupiłem... Raczej wszystko przetestowałem. Tylko mówię raczej, a jeśli macie jakąś uwagę do tego, piszcie w komentarzach. Moim pięknym autobusem jadę w stronę gór, ulic i tak dalej. A to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyskakuję z autobusu i hop! I też w sumie nie wyskoczyłem. Niestety. Cześć! We'll be right back.